Dzień dobry, Edyta Gąsior. Dziś gościem specjalnym redakcji OtoPress jest wielokrotnie nagradzana gwiazda teatralna, a zarazem aktorka filmowa, skojarzona m.in. z kultowej roli w Miodowych latach, Agnieszka Różańska. Witam. Witam. Dzieci wojny, 7 minut, czy też epizod w 13 posterunku, to jest część filmografii, która zapisała się w Pani życiorysie. Jednak widzowie najbardziej kojarzą Panią właśnie z rolą Pameli Marszałek. I jak z perspektywy czasu wspomina Pani udział w tym kultowym serialu? I co było takim największym aktorskim wyzwaniem wówczas? Dużo było wyzwań tych aktorskich akurat w Miodowych latach. Po pierwsze, to, żeby nie było widać w moich oczach, że ja myślę. I proszę mi wierzyć, to była jedna z uwag reżyserskich, gdzie, bo Miodowe lata kręciło się jeden dzień, caluteńki, ale przez 7 dni, czy tam 6, miały się próby. Normalnie tak jak w teatrze. Przez to bardzo lubiłam ten serial, ponieważ praca była bardzo podobna do tej, jaką mamy w teatrze. No i na jednej z prób reżyser wręcz właśnie przerwał próbę i powiedział: Agnieszka, jeszcze za bardzo widać, że ty myślisz. No i to było trudne, natomiast jedno z takich zaskoczeń było to, jak ktoś kiedyś ze mną rozmawiał. To nie było już po emisji serialu jeszcze w trakcie i ach, to ty grałaś w tych Miodowych latach, te Pamele. Ja mówię, no tak ja. Jejo, a ja myślałem, że ty jesteś głupsza, że ty nie jesteś taka. To jest chyba komplement, bo stworzyć taką postać nie jest łatwą. Oprócz tego, żeby jeszcze na przykład nie śmiało ono się z tej postaci, żeby wzbudzała jakąś sympatię. A z tego, co słyszę, cały czas gdzieś ta Pamela krąży wśród publiczności, wśród widzów i gdzieś tam jestem kojarzona. Chociaż pierwszy film, jaki zrobiłam, to był fabularny, całkiem bardzo głośny i to był Król. Ale to już chyba nie pamiętają, bo to bardzo dawno temu było. Czyli na przykład ta praca na planie filmowym była wielokrotnie na przykład przerywana ze względu na jakieś wybuchy śmiechu i tak dalej? Czy raczej każdy był skupiony tak na swojej pracy? No oczywiście, że było śmiesznie. Ona nawet była przerywana w trakcie kręcenia. Czasami było tak, że mnie koledzy nie mogli wytrzymać, bo to jest tak, jak aktor z aktorem umówi się na coś na scenie, no i wykonujemy to przez 7 dni prób, potem jeszcze jest próba przed kręceniem. I wystarczy, że ktoś coś zmieni. Jest to coś takiego malutkiego, co totalnie widzowi nie przeszkadza, natomiast my czujemy, że się to zmieniło i to zostało zupełnie inaczej zagrane. I taka rzecz potrafi aktorów zgotować. Taki mamy żargon, tak? Więc było tych sytuacji dużo. Natomiast, jak to się mówi, jak w komedii, podczas grania komedii aktor się bardziej bawi od widza, no to już nie jest komedia, to już niestety bardziej zakrawane tragedie. W związku z tym bardziej śmiesznie chyba się robi dramat w ogóle czasami na scenie. Wtedy jest naprawdę czasami śmieszno, żeby było potem straszno. I wtedy na pewno nawiązały się jakieś relacje między osobami, które występowały na planie. I ciekawi mnie, czy one przetrwały do dzisiaj. W aktorskim świecie jest tak, że no niektórzy aktorzy, którzy tam gdzieś sobie żyją razem w jednym mieście na przykład, mają te przyjaźnie. Ja niestety nie mam tej przyjemności mieszkania w Warszawie, mieszkam sobie w Poznaniu. Przyjemności mówię dlatego, że czasami omijają jakieś castingi i różne inne rzeczy, aczkolwiek tu w Poznaniu stworzyłam rodzinę i jest całkiem przyjemnie. Natomiast jeżeli się spotykamy gdzieś, no to tak jakbyśmy się po prostu przez chwilę nie widzieli. Witamy się, co tam u ciebie słychać i tak dalej. Więc w ogóle pojawienie się tej Pameli na planie wzbudziło w ogóle zainteresowanie wszystkich. Nie wiedziałam nawet, że mnie, bo przygotowano mnie no, takie inne stroje niż miały koleżanki. Koleżanki były bardzo tak domowo ubrane i przez to widać było jakąś taką na początku pewną zazdrość, dlaczego przyszła i taka jeszcze tutaj ha ha ha. No ale potem się okazało, dlaczego ona taka musi być, ta Pamelka. No to taka była.
A czy wraca Pani do wspomnieniami do tego serialu? Ogląda go Pani na przykład w domowym zaciszu, czy raczej to już jest taka przeszłość? Mam gdzieś parę odcinków nagranych. Poza tym, jak on się pojawia, ten serial, w powtórkach w telewizji, to ja od razu dostaję informacje od znajomych na Facebooku. Złącznie z tym, że robią zdjęcia telewizora, że o właśnie, jesteś, w tym momencie jesteś, Pamela. A jak zareagowałaby Pani, gdyby no, na przykład powstała kontynuacja Miodowych lat i dostałaby Pani propozycję, żeby zagrać już taką rolę nieco dojrzalszej Pameli? Zgodziłaby się Pani, czy raczej nie? Ja tylko odmówiłam parę razy zagrania w filmach, a mianowicie wtedy, kiedy usilnie próbowano mnie rozebrać i nie udało się to. W związku z tym myślę, że może wzięłabym pod uwagę, zwłaszcza, że pewnie scenariusz byłby jakoś tak specjalnie napisany, żeby ta Pamela, a może ona, znaczy nie wiem, właśnie myślę, jakby ona trochę zmądrzała, to może by już nie było to. Właściwie ta oglądalność Miodowych lat w ogóle na samym początku była bardzo duża, już było chyba 7 milionów. Później ona jeszcze wzrastała, no i w zasadzie teraz też do tego wracamy. Więc na pewno, no właśnie tak jak Pani wspominała, jest Pani rozpoznawalna właśnie poprzez pryzmat tej Pameli troszeczkę. I na przykład, czy nie chciała Pani pójść w kierunku aktorstwa, bo teraz już 25 lat na scenie teatralnej, prawda? Więc czy nie chciała Pani wybrać tej drogi jednak filmowej? To nie jest tak, że aktor sobie wybiera, moim zdaniem. To ta droga wybiera aktora. I no, skończyłam szkołę teatralną 25 lat temu. Mam teraz 25-lecie pracy. Pracuję tak naprawdę na dwóch deskach teatrów poznańskich, a czasami trzech. Zrobiłam parę filmów i co śmieszniejsze, kiedy kończyłam szkołę teatralną, to mówiłam, że ja będę rzeczywiście aktorką filmową. Że teatr... Owszem, jest fajnie, ale nie interesuje mnie tak bardzo jak film. Natomiast życie tak się potoczyło, że ten teatr wybrał mnie. I mówi, dobrze, to sobie pobędę ze 3 lata w teatrze, ale ja i tak będę aktorką filmową. No i co się okazuje? Gdzieś tam się przemazuje w jakichś produkcjach. Natomiast ta praca teatralna mnie pochłonęła, bo to też nie jest tak, że no, jeździłam i na castingi, i na różne inne spotkania. Natomiast aktorka kiedyś chciałaby urodzić dziecko, założyć rodzinę i to nie jest takie proste potem dzielić życie między teatr, film i rodzinę. No, ktoś zawsze przegrywa i ja nie chciałam nigdy, żeby rodzina przegrała. Chciałam tej rodzinie dać jak najwięcej i nadal daję, żeby dzieci moje nie chodziły z kluczami na szyi, żeby za często niani nie widziały i żeby nie mówiły do niej mamo na końcu, bo nie tędy droga. Ja troszeczkę mam inne zdanie o różnych takich sytuacjach życiowych i nie chcę powiedzieć, że nie było to dla mnie ważne, cały czas jest ważne. Natomiast bardzo się spełniam, ale proszę Państwa, no jestem sobie w Poznaniu, dzieci już odchowane i jeżeli ktoś nagle stwierdzi, że mnie odkopuje z szafy, wyciąga mnie, tak jak nie wiem, no ile osób, ile aktorów, o Krystyna Feldman w naszym teatrze, już bardzo poważna starsza pani, a zrobiła wielkie role filmowe, grając w teatrze sobie. I to ja zapraszam. Tu w Poznaniu można mnie znaleźć. Gdzieś tutaj na pewno jestem w centrum. Na ulicy chodzę często, bo Teatr Nowy jest w centrum. No właśnie, jeszcze w jednym z wywiadów dla Polska Times mówiła Pani, że aktor to taki trochę wędrowny sprzedawca sztuki. No i właśnie tak w perspektywie lat, już tutaj wspomina Pani o Poznaniu, ale gdyby dostała Pani rolę na przykład w jakimś międzynarodowym, pełnometrażowym filmie, to zgodziłaby się Pani czy nie? No pewnie, że tak. Niech Pani powie, niech znajdzie aktora, który powiedział, nie wie Pani, międzynarodowy film nie interesuje, jeszcze w ogóle jakiś długi bardzo. No teraz i tyle fajnych serialów się kręci, Hiszpanie super kręcą, w ogóle w Europie się fajne rzeczy kręci. No może nie w tych czasach, w tej chwili już, ale myślę, że one kiedyś miną. Nie wiem, co mnie jeszcze w życiu spotka. Póki co trochę zainteresował się mną musical i pracuję w musicalu również.
Zresztą ja też się zainteresowałam, to z wzajemnością jest taka miłość. I nie wiedziałam, że będę tańczyć na nowo i śpiewać na scenie i do tego jeszcze grać. To jest jeszcze takie potrójne wyzwanie to jest. I więc ja nie wiem, co jeszcze życie przyniesie. No, mam nadzieję, że ten, że no, liczę na nie na jakieś odkopanie, tak. Właśnie, wszystko zweryfikuje czas, ale jeszcze otóż tak wracając to. Do teraźniejszości, to z czym oprócz takiego zawodowego aspektu zajmuje się Pani na co dzień? Mam tutaj na myśli jakieś pasje, aktywności? Oj, tego jest dużo, zawsze tego było dużo i nie wiedziałam właśnie z czego wybrać, ale może tak zrobimy jakoś, ułożymy to w jakąś taką, w jakiś taki porządek, więc tak. Przede wszystkim jest rodzina. I mam dwójkę dzieci, mam męża i prowadzę dom, jak w Poznaniu powinno się prowadzić dom, czyli naprawdę są posiłki 3 razy dziennie, a nawet częściej wypieki jakieś i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze jakby było mało, postanowiłam się zająć działalnością taką bardzo wolontaryjną i to tak jest, jak ktoś ma mało czasu, to tak wszystko tam poprzekręca w swoim życiu, żeby go mieć jeszcze więcej. W związku z tym i byłam doktorem klaunem, mówię byłam, bo wszyscy byliśmy doktorami klaunami, w takiej fundacji, gdzie chodziliśmy po szpitalach i rozweselaliśmy dzieci. Uważam, że aktor akurat ku temu ma wielkie predyspozycje, żeby coś takiego robić, więc i szkoliłam młodych adeptów, tych wolontariuszy i pomagałam im, żeby łatwiej trafiali do dzieci. Oprócz tego no mam parę osób, którym zawsze chcę pomóc, bo trafi im się coś niemiłego w życiu, więc organizuję koncerty charytatywne, zapraszam, a mam bardzo dużo kontaktów i znajomych, bo występowałam naprawdę z wieloma osobami na scenie i jeszcze śpiewaczo tak zwane, estradowo się przecież udzielałam i nadal udzielam. W związku z tym organizuję takie koncerty i jak mogę, to pomagam i zbieram środki, ale jeszcze do tego, że było mało, to na przykład zadziergalam na szydełku i robię czapki, siatki, jakieś serwety, coś i potem to wszystko pokazuję gdzieś na Facebooku i sprzedaję. Ale nie sprzedaję dla siebie, tylko od razu mówię, to słuchajcie, tutaj jest taki cel, ja to wszystko zrobię, a wy sprzedajcie. Teraz tak, jestem miodownikiem, mówię miodownikiem z tym szeregowym, ponieważ głównym pszczelarzem w rodzinie jest mąż, ma swoje ule, a ja, jak trzeba pracować, czy tam ściągać miód, siedzieć przy wirówce, zlewać miód, no to ja jestem tym szeregowcem i produkujemy miód z mężem. To też taka jakaś działalność zupełnie niezwiązana z moim zawodem. No i oprócz tego jeszcze sama sobie i organizuję i produkuję i reżyseruję też koncerty, recitale. Wybieram sobie jakiś temat i pracuję nad piosenkami i robię z tego koncerty, więc z tym też dosyć często jeździliśmy na różnych, to teraz takie słowo event jest, no ale powiedzmy, ale zapraszało mnie bardzo dużo osób, żeby po prostu przyjechać do nich i zaśpiewać z moim zespołem piosenki po prostu. Jeszcze wracając do tego pomagania, bo tak mnie to troszeczkę zainspirowało, no to w zasadzie to na pewno napędza do działania, prawda? Mhm. I czy ta aktywność życiowa jest wpisana według Pani w definicję kobiecości? Czym według Pani jest kobiecość właśnie? Ojej, kobiecość. To trzeba być... Znaczy, w tej chwili to trzeba w tej kobiecości mieć bardzo dużo wszystkiego. Bo ja tak naprawdę to no, wydaje mi się, że jestem kobieca, ale mam dużo pierwiastków takich w sobie męskich. No przede wszystkim lubię bardzo liczyć sama na siebie. To, że nie mam w okolicy mężczyzn, którzy mogliby mi pomóc. Na
Natomiast no, czasami mi ręce tylko opadają, jak no, wczoraj zostawiałam samochód na światłach i już nie mogłam go odpalić. No to się znalazło trzech mężczyzn, którzy mi pomogli. Ale już myślałam, co by tu sobie samemu zrobić. Co to jest kobiecość? Ja wydaje mi się, że ta kobiecość powinno się dzielić i tak samo jak mężczyzna powinien mieć sobie jakieś pierwiastki tej kobiecości, tak samo kobieta męskości i to się powinno. Nie ma już czegoś takiego, że kobieta, nie wiem, siedzi w domu, a myśliwy wychodzi na łowy, bo to się często zmienia, tak? Także ta definicja też jest zmienną. Jeżeli mamy ochotę nosić czerwoną szminkę, proszę bardzo, a jak nie, to nie, to zakładamy szorty z krokiem do kolan i to też jest kobiecość, to wszystko siedzi w nas tak naprawdę. Jeżeli kobieta ma ochotę stworzyć ciepły dom, rodzinny dom, to go tworzy. A jeżeli nie myśli o tym, to powinna po prostu zająć się tym, o czym ona myśli. I to też jest jej kobiecość. Tak mi się wydaje, więc nie definiowałabym niczego. I też jako kobieta, wokalistka, prawda, aktorka, na pewno pani inspiruje inne osoby do działania. A czy pani ma jakąś osobę, która właśnie panią zainspirowała? Ojeju. Tak, mam. Mój mąż mnie cały czas inspiruje, bo on potrafi zrobić 10 rzeczy na raz, jeszcze więcej niż ja. W związku z tym ja mam wrażenie, że ja przy nim jestem leniuchem i nic nie robię. Ale mam takich kilka osób, które zadzwonią do mnie i zawsze, że już coś robią, coś działają. I taką koleżanką moją jest Elwira Machowiak, która zaproponowała mi stworzenie stowarzyszenia. I ja mówię, ale jak to? To od podstaw tworzymy? Nie, mówi, ja już wszystko mam. Ona, myszka taka, mróweczka porobiła wszystko, mówi, wszystko mam, tylko słuchaj, musisz ty być w zarządzie. Ja mówię, jak ja w zarządzie? Nie? No i w końcu jestem w zarządzie i stworzyłyśmy Stowarzyszenie Pasjo Kreacja w tych ciężkich czasach zostało zgłoszone i myślę, że jak się troszeczkę to wszystko zmieni, to tutaj ruszamy też z pełną parą właśnie, żeby też pomagać dzieciom, żeby organizować półkolonie, jakieś środki, jakieś formy wypoczynku dla dzieci, formy warsztatów w szkołach i tak dalej. To jest wszystko skierowane dla dziecka, żeby pomagać dzieciom i też być taką opieką dla dzieci, tych, którzy na przykład potrzebują czegoś też takiego. Także no, jest takich inspiracji w moim życiu dużo, więc ciągle myślę, że ja za mało robię. Już tak zupełnie na sam koniec. Jakie wskazówki przekazałaby pani osobom, które dopiero rozpoczynają taką swoją przygodę aktorsko-teatralną? Mm-hmm. Tak jakby kierując się własnym doświadczeniem. Na przykład tak. Młode dziewczyny często mają, może nie młode, w ogóle kobiety, aktorki, często mają problem z tym, kiedy zajść w ciążę. Bo widzę, że bardzo by chciały, ale tak, ach, tutaj czeka jakaś rola, a tutaj jeszcze coś. I ja już teraz z doświadczenia wiem, z perspektywy czasu, patrząc sobie na to, jaka starsza pani, z perspektywy czasu patrzę na to tak. Jeżeli nie ma czasu na cokolwiek nie ma czasu, bo to tam dziecko, ale w ogóle, to zawsze jest czas, słuchajcie. I trzeba to robić. Teraz i tu, jeżeli coś nam do głowy przyjdzie, więc założenie rodziny i posiadanie dziecka naprawdę nie kłóci się z tym, żeby tę karierę kontynuować. Tylko wystarczy sobie coś tam poukładać w życiu, w głowie, jak to potem, jakim torem ma to iść. Bo ten pęd taki za tymi rolami, za tym, żeby gdzieś tam zaistnieć, żeby być, no on jest dobry, ale do czasu. I potem nagle człowiek się tak gdzieś budzi z taką ręką, przysłowiową ręką w nocniku, jak ja to mówię, i myśli sobie, kurde, ale co dalej, no to na katafalku mi tego wszystkiego i tak nie napiszą, co ja zrobiłam. Potem zostaje tylko człowiek. Bardzo dużo nas teraz odchodzi i ja się długo nad tym zastanawiałam, co po nas zostanie tak naprawdę. I wydaje mi się, że te role, to wszystko, to takie jest, no jest, było, ale
coś innego po człowieku zostaje, o czymś innym się myśli, jak ktoś nam odchodzi, o czymś i w inny sposób go wspominamy, a nie to, że o, ale zagrał albo zagrała. Nie, wcale, że nie. Właśnie te wszystkie inne rzeczy dodatkowe, jakim byliśmy dla innych, dla świata i dla siebie. No. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Agnieszka Różańska. Proszę Państwa, na te nadchodzące święta życzę Państwu, pewnie jak wszyscy inni dookoła Państwu życzą, przede wszystkim zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Tak, to też, bo to też się liczy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i zapomnijmy, że ten rok w ogóle chyba był, wyrzućmy go i idźmy jakby z nowym oddechem, z nową radością w ten nowy 2021 rok. Ja na pewno nie będę o tym starym pamiętała.